jak to właściwie ma wyglądać? Idzie do restauracji szef MSW i wchodzi tam, jak rozumiem, BOR czy ABW? Kto ma wejść takim czujnikiem, czy jest ta lokal bezpieczny? Jeżeli idzie do restauracji szef MSW, no to powiedzmy też sobie wprost, że nie jest to taki minister zwykły, nie jest to minister ochrony środowiska, prawda? Tylko to jest jednak człowiek, który nawet jak rozmawia prywatnie, no to mówi o rzeczach, którymi się zajmuje. Bo tam nie było dyskusji o jakości dań przykładowo. No więc to ja myślę, że wtedy system powinien być taki, że on po pierwsze mówi, gdzie idzie, mówi, z kim się spotyka, a stosowne służby mają trochę czasu, żeby to sprawdzić. I to jest moim zdaniem pierwsza wpadka. To też pokazuje, że osoby ochraniane w Polsce tak bardzo sobie lekko podchodzą do tego, że ta ochrona nie polega tylko na tym, że ktoś za nim nosi teczkę, tylko że ta ochrona dzisiaj polega głównie na zabezpieczeniu upływu informacji, bo przecież można to, że tak powiem, przechwytywać w bardzo różny sposób, czyli że to nie jest taka ochrona fizyczna tylko, jakby się wydawało, tylko że to jest przede wszystkim ochrona przed różnymi to szansami, jakie dzisiaj stwarza technika pozyskania, że tak powiem, z ulotu informacji. Więc nie, to oceniam to, podkreślam jeszcze raz bardzo krytycznie. Z ulotu? No, czyli, że wszystko to, co się w eterze dzieje, prawda? Czyli, że to jest przekaz przez komórkę, to co można wychwycić tam mikrofonem kierunkowym i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są, wie pan, bo to jest pewna nowa jakość, dlatego, że technika, jeśli chodzi o podsłuchy, ogromnie się posunęła do przodu i ja mam takie wrażenie, że niestety służby na to dość słabo reagują i dość słabo temu przeciwdziałają.